Dobra, dawaj mnie prąda. Oj. No i to jest fatalna wiadomość, że jest sztorm, bo chyba jest sztorm i to nie jest dobrze, bo jak jest sztorm, to się dzieje tak zwany kwas niestety. A my nie mamy tych do sztormu, co ochraniają. I nawet nie zamierzam tego na razie robić, bo to strasznie drogie jest. Dobra, zrobimy tak. I co? Najpierw budynki. Research team. To wszystko jest takie drogie. Poka mnie to. 250 tysięcy. 500 tysięcy. Coś taniego mnie tutaj. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, ale teraz szukamy nowego dinozaura. Tego konkretnie chyba. I przez to, że mamy te poprzednie dinozaury. Na przykład tego i tam powiedzmy jakiegoś innego, to łatwiej nam się tego szuka. Znaczy, nie, to nie jest ten, ale jakby przez to, że mamy dwa inne dinozaury, to o wiele łatwiej nam się szuka, tak mam wrażenie przynajmniej. Masa tu jeszcze rzeczy jest do poodkrywania. No ale to dopiero, to jest ogólnie, słuchajcie, trzecia wyspa. Jeszcze mamy trzy wyspy, a nie wiem, który to jest odcinek, pewnie jest piąty, szósty. Nie wiem, wiem, że strasznie dużo czasu będę to montować. Teraz mi się nie chce, więc to wszystko sobie nagrywam na zapas i w momencie, kiedy będzie mi się chciało nagrywać, to nagram. No, trzeba zbudować im łazienkę. No i w sumie to wszystko. Ja już mają łazienkę, co jest? Czemu jest Restroom 2? Gdzie jest łazienka? Co jest? A to co to jest? To... O kurde, co? To my takie rzeczy mamy? O kurde. To nie wiedziałem, ale fajne. Że więcej nam... Że jedno buduje, że takie wielkie jest pole jakby prądu. Co jest spoko, uważam. Dobra. Trzeba zbudować najważniejsze, moi drodzy, czyli rangersów. Bo nam zaczynają chorować zwierzątka. Dinozaury. A mi się wydaje, że przez to właśnie tak, że przez to, że mamy te inne zwierzęta, to przez to nam szybciej się inne zwierzęta robią. Whatever. Wiecie, co mnie super wkurza w tej grze, że nie ma takiego jednego przycisku na to, żeby znaleźć sobie rangersów. Czemu nie ma jakiegoś przycisku, żeby kliknąć rangersów i móc zaznaczyć? To mnie też wkurza, bo przynajmniej nie odkryłem tego, ani nie zostało mi to powiedziane, bo za każdym razem muszę jechać tu, kliknąć rangersów i jechać z powrotem. To jest cholernie upierdliwe. Kurde, Tyrannosaurus Rex. Ja opier Ruper. Z dwóch genomów się robi ten genom. No ale my tutaj nie, tutaj w roślinne lecimy, mimo tego, że oczywiście tamte są o wiele więcej warte, to idziemy w te roślinne. Nie, no jak? Nie. Co ja zrobiłem? Incubate Tyrannosaurus Rex? Nie. Odmawiam, odmawiam. Jakieś zwierzę ma low HP, ciekawe czemu. Mam mało jakby jedzenia? Water, food. O, mało jedzenia. Ale jedzenie chyba jest. Po prostu nie je, ty. Takie mam wrażenie. To jedzenie jest posiadane, tylko po prostu nie wcina. Zaczęła im tu pododawać te taski. Pyk, ty co tu robisz? Masz coś tu jeszcze? Wymienisz to. No i żebyś tak sobie tylko kliknął i już by było tak zajebiście, jakby gra to pozwoliła. Taki przycisk na to, żeby ten, a tego nie ma niestety. No było super. Tak, na mapę, możesz jakoś tak tutaj? Poka to. Tak, Ranger Steam. Klikasz i co? No też bez sensu. No więc... A czas ulepszyć, słuchajcie, naszego dinozaura. Nie może być taki basicowy, trzeba je poulepszać. To musi być maszyna, gościu. Dobra, zwiększymy mu ty czas życia o 20 lat i jeszcze odporność. Bierzemy, no ten gen rekina jest OP. Próbujmy. Mam nadzieję, że on jest z ziemi, chociaż nie jestem pewien. Coś mi, mam takie dziwne wrażenie, że te dinozaury jadły jest jakby z góry. I takie mam jakiś taki widok w głowie, że on sięga po jakieś tam liście czy coś takiego. Kurde, jak perfekcyjnie weszło. Dobra, arena do rzucania tymi. Kurde, to nie jest bilard. Kulami rzucania. Kurde, no ci nasi to wam powiem. No jest to co najmniej mistrzowski skład. Skład mistrzów. Bo wam powiem, zobaczcie, no nie. Ciężko im idzie sobie poradzenie tutaj z przejazdem. Ja no muszę pojechać sam, no bo to jest. Zbagowali się. Dobra, sam se postrzelam w sumie. No co to jest za gówno? Zajebiście. Zostaw mnie. Że to w sumie to ja ciebie powinien zostawić. A i w ogóle tu można robić zdjęcia ciekawe. Dobra, mam nadzieję, że oni już sobie poradzą, co? Czy nie? Nie znając tych moich kurwa Rangersów, to sobie tak średnio poradzą. Patrzcie, możemy zrobić zdjęcie. Co też jest dziwne i nie wiem po co, ale możemy. Gdzie?
i dostaniemy za to 6000. Tak samo z nasiana zarabiać. To jest dość dziwne w sumie. A dobra. Dobra, mamy nowego dinozaura po raz pierwszy. Poka mnie. Poka mnie dinozaura. No i mam takie wrażenie. To chyba trochę znany jest w sensie. Coś tam kojarzy. A ryknij, no. Trochę jak Sojboj. Samotny jest. Czemu one mi ciągle chorują? To jest moje super pytanie. No ciągle są chore, co jest? Wracasz się, Rangersie. Kurde, nie wiem co jest. Czemu one ciągle chore są? Może jakaś taka wyspa zjebana jest. I teraz będą wszystkie dinozaury chorować ciągle. Jak nie, to nie wiem co. A trzeba zacząć wreszcie pi to zrobić, bo jest tragedia, no. Nie, słuchajcie, tragedia, jeśli chodzi o siano. No, wydaje mi się, że on będzie z góry jadł. Tak mi się coś wydaje, słuchajcie. Ale nie wiem. Może nie. Zobaczymy jeszcze, ustawię dolne. Jedno. A tutaj, żeby sobie ludzie pooglądali. Dobra, wszystkie dinozaury wyleczone i mam nadzieję, że długo tak pozostanie. Udało się. Możemy nowego dinozaura chyba robić. Tak jest. Taki os. Dinozaur jak dinozaur. Powiem wam szczerze, że tak nie wiem. Jakoś tu już nie ma za bardzo co robić. Dinozaur jak dinozaur. W sensie spoko, no nie, ale tu mi się ogon zbugował. W ogóle nie wiem, czemu zrobiłem te kraty, a nie te inne kraty. Bo to powinny być takie cięższe kraty. Ile będzie kosztować wymiana? Za dużo. To jest prawie. A one się nie wyjdą, jak to jest otwarte? Chyba nie, na szczęście. A zapomniałem pitosu ustalić. Chyba to i sprzedajemy to za. Ojojoj. 4500? Kurde, i to jest prawdziwy pitos, ty. Nie wiedziałem, że tyle ping-pong rzucany po ziemi do tych białych tych. Jakkolwiek się to nazywa, tyle siana będzie robić. Au, to będzie dziwny sen dzisiaj. No, teraz mi się przypomniał. To jest dziwne, jak się sny przypominałem na wieczór. Po tym, o właśnie, miałem zrobić jedną bardzo ważną rzecz. A propos sztormów. Zbudować te, tylko na razie w sumie są te sztormy i nic mi się w sumie nie zepsuło do tej pory, więc nie jestem pewny, czy aż tak gigantycznie mocne są te sztormy tutaj. Wydaje mi się, że tutaj to dla dzieciaczków w porównaniu z tamtą wyspą de Muerta chyba się nazywa. Dobrze, przydałoby się nowy research team zrobić. Ogólnie. Dobra. Research team Charlie. 750 tysięcy za to zapłaciłem. Już mnie kurczę, coś mnie tutaj. Tu mnie coś tak zaczęło boleć. Kurde, nawet z tego dostaję jakieś tam siano. Spoko. Dobra, no wydaje mi się, że tutaj to będzie idealnie jeszcze. Jest jedno tutaj. Dinozaury z jednej jeszcze walnąć. Dobra, zajebisty wybieg. Totalny sztos. Teraz to rozkminiłem. Powinienem te najfajniejsze dinozaury robić na samym końcu, żeby było im zajebiście ciężko tam dojść, a przy okazji zrobić 15 tysięcy fast foodów, żeby sobie przy okazji jedli. I jak będą dochodzić do tych najciekawszych dinozaura, który będzie tu, to jeszcze będą musieli wrócić, przy okazji też będą jedli i pili. Albo bilety na jazdę dam za jakieś gigantycznie chore pieniądze. Więc albo będą musieli jechać i będzie w kur giga siana, albo będą musieli wejść po 15 butelek wody, bo się tak się spocą. No jakie teraz to rozkminiłem, jakie to jest dobre przecież. Najfajniejsze zawsze na koniec trzeba dać. YouTuberzy często tak robili. Już tak się odchodzi od tej praktyki, w sensie to też ma swoje uzasadnienie marketingowe, bo wiecie, są dwie opcje. Znaczy, czy albo dasz na środek, albo dasz na początku, albo dasz na końcu. Jak dasz na początku, no to już się pewnie nikomu raczej nie będzie chciało oglądać. Chociaż w większości. No dobra, powiedzmy, że nikomu się nie będzie chciało oglądać. Tam mało osób obejrzy. Jak dasz środek, to ludzie powiedzą: o, nie dam na końcu. Jeszcze jak o tym wspomnisz, to jest marketingowo i wiesz, robisz: o, dał na gdzieś tam początku, powiedział, że da na początku, bo nie jest takim człowiekiem. O, nie. No to już masz jeden plus, albo dajesz na końcu, no to każdy se przewinie albo musi obejrzeć do końca, nie? Albo tak przy końcu, albo zazwyczaj w różnych momentach, ale raczej gdzieś koło końcówki, a nie na początku, żeby wiadomo. Żeby ludzie oglądali dalej. Jak mam kliknąć na inny research team? The fuck? A nie mam siana, żeby, okej, czyli pewnie jak będę miał siano, to po prostu klikam i się szuka, dobra. Ma to jakiś logiczny sens w miarę. Dobra, to co, no idę pewnie robić więcej dinozaurów, bo oprócz robienia dinozaurów to średnio widzę jakiekolwiek, cokolwiek do robienia w tej grze. Trzeba rozwijać dinozaury.
Im więcej dinozaurów, tym więcej ludzi, tym więcej ludzi, tym więcej budynków, tym więcej siana. Aż w pewnym momencie dochodzi do tyle, do takiej ilości siana, że już praktycznie nie masz co robić, nie? Masz tyle siana. No i wtedy idziesz na kolejną wyspę i zaczynasz 15 razy wszystko od nowa. Ale to też jest fajne, uważam, bo potem, po tym wszystkim, z powrotem wracasz na te wyspy, bo się okazuje, że tak. To można takie jedno zrobić duże i wystarczy na tego, więc usuwasz 15 i walisz takie jedno duże, nie? I na przykład to można poulepszać, to można usunąć, tu można przestawić, tu można nowe dać budynki. No więc wszystko od początku zmieniasz, więc to jest gigantyczna ilość godzin w sumie. Fajnie przemyślana gierka, jeśli chodzi o spędzenie czasu dla nich. DKL, co to znaczy? O kurde. To ja mam takie rzeczy i ja o tym nie wiem? O kurde. Mam 10% szans tego upgrade'u na to, że odzyskam różne minerały albo jakieś metale. Kurczę, nie wiedziałem o tym, dobra. To teraz w ogóle, no właśnie, i potem, i teraz jak wrócimy na inną wyspę, to będę miał takie rzeczy i będę musiał to pododawać, bo ja nie wiedziałem. O kurwa, tu też coś jest? Co to jest? Ja cię chruper, to ja nie wiedziałem, słuchajcie. A nie, może speed? Nie. Kurde. Nie, to ja bym tak zrobił jednak. Ja cię. No to trzeba. O, tu nie mam akurat. Tutaj. Możemy przemalować w końcu? Nie możemy. Czemu nie możemy? To pewnie w dodatkach trzeba kupić, co? Skinki trzeba pokupywać. Ja myślałem, że to automatycznie się dodaje. No nic, pododawajmy tutaj te wszystkie upgrade'y. Może po jednym kulturalnie i trzy, żeby każdy z tych Rangersów miał. O, no i to jest super już. Zawsze mi tego brakowało, no. A teraz jest bardzo w porządku z tymi upgrade'ami. To jest fajny upgrade'ik. Nie, no takie sztosiwo. To ja nie wiedziałem, że tak można. Ojejciu. Kto mógł wiedzieć, co? O, nie stać mnie. Powiedz, że. A tu już dodaliśmy w sumie ulepszenia, faktycznie. A można takie na przykład shopy? Nie, shopy nie mają. Nie są posiadane w tych. Dobra, ja myślę, że to automatycznie jest, jak ja to wynajdowałem. To w poprzednim, to w giga dużo tego zrobiłem, a nie pododawałem tam nic praktycznie na tamtych wyspach. Może speeda by dać im tych eksploracji w sumie? To pomyślimy może później, bo teraz dodałem tego. Można speeda? Nie, nie można. No dobra. Znowu kurwa źle zbudowałem nie w tą stronę. No, powiem wam szczerze, że jest to. Ty czemu? A nie, myślałem, że. Ty 100 lat żyją w Elysii Raptory, co jest? Strasznie długo, ty. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale roślinożerne chyba zwierzęta, tak mi się wydaje, żyją najdłużej. Czy mięsożerne żyją mniej niż te roślinożerne. No, ile oczywiście roślinożerne dożyją. Dobra, to mamy chyba pierwszego. Dinozaura, który może dożyć 152 lat i nazywa się Maiasura. Zróbmy go. Oczywiście on jest ulepszony, zmodyfikowany genetycznie. Od razu walę z kolorem, nie chce mi się patrzeć, jakby wyglądał bez koloru. Tak właśnie coś czułem, że nie nagrywałem najważniejszego momentu. Mianowicie wypuściliśmy dwa dinozaury, które potrafią przeżyć 150 lat. Ale jak sobie na nie popatrzycie, to one wyglądają, jakby mogły przeżyć 150 lat, no nie? Co pana tego wąsika, gościu. 150 lat przynajmniej, bez kitu. A to ciekawy dinozaur. Tak samo jak, słuchajcie, interesujący jest fakt, że jest skończone, więc dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Przypominam o łapkę w górę, komentarzach oraz subskrypcji. Bardzo ważne, szczególnie, że to jest montowana seria i poświęcam więc mnóstwo czasu, żeby to zmontować, więc. Na przykład nagranie wczoraj trwało 5 godzin, no to żeby to zmontować, to pewnie są potrzebne 2 dni. A przypominam, odcinki są, moi drodzy, codziennie. Więc to nie jest takie o łatwe zadanie. To naprawdę nie jest, słuchajcie, łatwe zadanie, więc. Zalajkujcie, please, spoko, ok. Do zobaczenia, moi drodzy, miłego dnia, miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.